witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz tym bardziej będzie właśnie prezentacja Baby Vegety. On właśnie tak wygląda, taki wojownik, jeżeli chodzi o jego parametry siły. To jest fajnie zrobione, nie powiem, ale to trochę z tyłu włosy. Mogliby troszkę to dopracować. No i zobaczymy, jaką będzie miał dysponować siłą. Jak widać, ten sześcian jest, że tak powiem, na granicy. Także wybieramy go. Jego rywalem zawsze ja właśnie daję moją postać, dlatego że muszę sobie odwzorować, kto jaką ma siłę. Tak widzicie, mój sześcian jest poza granicami, także jeszcze moją postać na pewno zwiększę, jeżeli chodzi o jego parametry. Baby Vegeta, zobaczymy, taki suful, można powiedzieć. No i zobaczymy, jak on tutaj, tak samo, bardzo szybko latające to są wojownicy. Naprawdę szybko oni są. 150, 600, piorący mózg, atak. O kurde. Że tak powiem, to jest takie zaczarowanie, jeżeli chodzi o ten piorący mózg atak. Tak, to jest takie zaczarowanie zawodnika. Bo nie wiadomo, czy on z tego wyjdzie, jednym słowem. 4200. Jest to ciekawa technika. Działko czosnkowe. 5250. Trochę mnie ten właśnie Baby Vegeta zaskoczył tym. Działo czosnkowe. Jeszcze raz Big Bang Attack. No 4000. Także zobaczymy kolejną technikę, jaką ten maksymalny ładunek. No i teraz te najmocniejsze techniki, jeżeli chodzi o właśnie super działo czosnkowe. tysięcy. Kolejne, ostatni błysk. 10 tysięcy. Fala wybuchowa. Także zobaczymy, czy on ma przekroczenie limitu. Nie ma. Niestety ta postać nie ma przekroczenia limitu, ale jak na 13200 jedna technika mi się spodobała, właśnie to piorunujący mózg atak. Ta technika jest fajna, bo można kogoś zaczarować i w tym właśnie czasie kogoś uderzyć. Także ta właśnie jedna technika mi się spodobała, jeżeli chodzi o tego wojownika, który jest wgrany przeze mnie jako mod, że tak powiem, do Dragon Ball Xenoverse, żeby urozmaicić, jeżeli chodzi o całą listę wojowników, bo można ich naprawdę wgrać nawet 1000. Nie ma żadnego problemu, dlatego ja tutaj właśnie Wam chcę pokazać, jaką on dysponuje siłą i czy jest wart uwagi, jeżeli chodzi o właśnie Baby Vegetę. Także w jednym odcinku też udostępniałem, jak zainstalować mody, także wchodźcie na mój kanał, a sami zobaczycie. Tak jak mówię, jeżeli Wam się podoba, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.